Dzień dobry. Dzień dobry, witam w Smacznej Kalifornii, więc za chwileczkę ruszam na trening, ostatni trening w tym miesiącu, ale też w styczniu nie będę trenował crossfitu, więc piję kawę, realizuję zadania, dzisiaj dużo zadań w Nozbi do zrobienia, natomiast zakończenie roku, więc wiele spraw. Z ciekawostek takich stałem się dużo wcześniej, ponieważ przygotowuję się do przejścia na ten ryfowy, nie wiem jak się mówi, styl pracy, to znaczy będę wstawał z rana, będę pracował, potem będzie wstawała rodzinka, rodzinka idzie na plażę, ja w tym czasie biegam, wracam i potem spędzamy rodzinnie czas. Więc większość pracy kreatywnej, którą będę robił na Teneryfie, będę robił z samego rana. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak wyjdzie to dobrze, jak nie wyjdzie będziemy edytować. Więc z rana zrobiłem też już przymiarki do webinaru. Jeszcze dużo pracy zostało w temacie mojego mieszkania na wynajem, więc już dzisiaj podpisałem umowę i moje mieszkanie na 5 lat zostaje wynajęte dla firmy Gedeus, która będzie to wynajmowała dalej. Ale to o tym wszystkim ze szczegółami finansowymi opowiem na webinarze. Plus wiele innych spraw. Następny rok zapada się bardzo intensywnie, ale też bardzo fajnie. Tak więc wracam do swojej kawy. Za chwileczkę ruszam na trening i widzimy się dalej w naszym dniu. I lecę na crossfit. Nie udało się niestety zrobić wszystkich ćwiczeń zaplanowanych na ten rok. Nie zrobiłem bar muscle upa i nie zrobiłem wyciskania sztangi w pozycji stojącej. Zabrakło mi 2,5 kg. Natomiast nie przejmuję się tym, podejdę do tych tematów w roku 2019. Ale też dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o porażkach i o tym, czego się nie udało zrobić. I już dawno po crossficie, więc właśnie skończyliśmy 1,5-godzinny telefon z zarządem spółki Chmurowisko, określając plan, strategię i premię na rok 2019. Doszliśmy do konsensusu, więc właśnie w tej chwili wysyłam do Grzegorza, aby wprowadził te zmiany w rzeczywistość, czyli kwestia wygenerowania uchwał wspólników, bo to jest wymagane przy spółce, więc właśnie wysyłam. Dobrze, więc w temacie porażek i sukcesów. W ogóle nie lubię słowa porażka, bo porażka sama w sobie ma bardzo negatywne zdanie, natomiast gdy spojrzymy sobie na porażki z względów pozytywnych, że co możemy zmienić, aby w przyszłości tych porażek nie mieć, wtedy mamy coś przynajmniej pozytywnego. Natomiast porażki są bardzo złe. Porażki są złe, bo z nich możemy się nauczyć bardzo mało. Możemy się nauczyć to, co nie działa. Nie nauczymy się tego, co działa. Jak mamy porażki, to najlepiej się uczyć na porażkach innych, a mieć swoich porażek jak najmniej, a na sukcesach się uczyć zarówno swoich i sukcesach innych osób. Więc to jest taki mały diagram, który pewnie jest bardzo banalny, natomiast jak się uczyć od innych o porażkach i sukcesach? Oczywiście czytając książki, przechodząc kursy danych osób, czytając historię danych osób i wtedy jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tym, co działa, co nie działa i na tej zasadzie próbować zaimplementować rzeczy w naszym życiu. Więc w temacie celów w tamtym roku napisałem taki artykuł, który pewnie napiszę też jeszcze w tym roku, jak zdążę. Podsumowanie 2017 i plan na 2018 i to było to, co się udało zrobić. I tu mamy rzeczy, które zaplanowałem na rok 2018. Część z nich bazowała na moim koncepcie 3 poziomy, część nie. Natomiast jak ktoś wie, może zobaczyć zawsze stan moich projektów i podsumowania każdego miesiąca na blogu 3poziomy.pl, klikając tutaj w zakładkę lista zadań i mamy wszystkie cele, które się dzieją. I tak jak widzimy, na rok 2019 jest zaplanowane osiągnięcie kilku celów, natomiast to już było na tym vlogu poruszane. Ale zobaczmy na tę listę. I zobaczmy, jaki to ma związek z porażkami i zwycięstwami. Więc pierwszą rzeczą jest nowy projekt Software as a Service. To planowałem, więc taki był plan. Natomiast będąc na Maderze, postanowiłem, że będę odpalał coś takiego jak Miro Max University, co potem wykiełkowało coś takiego jak Akademia. Tematy kursów online całkowicie wtedy jeszcze nie były mi znane, nie robiłem nic. Były jakieś plany a propos Chmurowiska, ale to bez nie robiłem niczego, jeżeli chodzi o te kwestie, więc ten projekt został całkowicie zmieniony. I to też jest taka ważna lekcja, którą można tutaj zauważyć, że nasze cele się zmieniają i moje się cele zmieniają, innych cele zmieniają, poznajemy nowe miejsca, poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowe sytuacje. Dlatego też warto robić podsumowania, aby sprawdzać, w jakim miejscu jesteśmy ze swoimi zadaniami, ale też mieć chwilę na to, że gdy wymyślimy coś nowego,
to pozwolić sobie na zmianę naszych celów. Rzecz numer dwa, przeprowadzenie się do nowego mieszkania, to akurat poszło. Madera, jeden miesiąc, to też poszło. Podróże, Bułgaria i Dania, więc nie byliśmy ani w Bułgarii, ani w Danii. Odwiedzaliśmy inne kraje, natomiast nie zwiedzaliśmy Bułgarii i Danii. To jest, dlaczego to się wydarzyło? Bo tego dobrze nie zaplanowaliśmy. Na początku roku nie zrobiliśmy tego, co robimy w tym roku. W tym roku na samym początku planujemy, w których miesiącach odwiedzimy jakie kraje i jak najszybciej kupujemy bilety, żeby potem nie było już możliwości. Więc tutaj rzecz numer dwa, nauka, rezerwujmy daty szybko. Dla przykładu, w tej chwili też zapisałem się na ultramaraton, już o którym za chwilę, i już mamy opłacone te ultramaratony, żeby nie było już możliwości odwrócenia, więc to samo podróże, już w tej chwili planujemy podróże na rok 2019 i nawet 2020, więc to takie pół na pół. Zatrudniam trzecią osobę do chmurowiska. To też jest ważna rzecz, bo zatrudniłem trzecią osobę do chmurowiska, natomiast ważna jest rzecz, że my z czasem zdobywamy doświadczenie i nie wiemy o pewnych rzeczach, nie znamy też swoich możliwości, bo gdy zobaczymy sobie kolejne zadanie, to zobaczymy, że zatrudnić 2-4 osoby do chmurowiska, więc jak pewnie niektórzy wiedzą, w tej chwili w chmurowisku jest 13/14 osób, bo niedługo dochodzą nowe, więc to jest tak na pograniczu, więc troszeczkę więcej osób dołączyło niż 2 albo 4. A tylko dlatego, że nie miałem jeszcze doświadczenia, nie wiedziałem, co zrobić i też nie wiedziałem, że jestem w stanie zrobić tak szybko. Doświadczenie pokazuje, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy robić szybciej. Sprzedaż w chmurowisku 1,5 miliona złotych, więc tak, oczywiście raz dwa, trochę lepiej się udało. Książka, nie opublikowałem książki w tym roku z dwóch powodów. Po pierwsze, zrodził się projekt Akademia, który zaangażował mnie praktycznie w każdym miesiącu do bólu. Po drugie, też przeczytałem książkę, która się nazywa Perennial Seller by Ryan Holiday, która mówi o tym, że gdy tworzymy tego typu rzeczy jak książki, powinniśmy tworzyć ponadczasowe. Ja chciałem na początku zrobić książkę, która będzie takim szybkim strzałem, którą sprzedam w 100 kopiach, natomiast Ryan mi uzmysłowił, że musi to być coś dobrego. Tak jak kurs online, czy bloga, czy coś online możemy szybko edytować, to książki pozostaną, więc warto zrobić coś dobrego. Więc ten temat został po prostu przełożony na następny rok. Czas. Niektóre cele muszą dojrzeć, niektóre cele potrzebują troszeczkę więcej czasu niż nam się wydaje na początku. Więc ultramaraton też zero. Przebiegłem jeden bieg przełajowy, natomiast nie był to ultramaraton. W tym roku biegnę 2 ultramaratony, już się na nie zapisałem. I to znowu jest problem, który mówiliśmy wcześniej. Nie zapisałem się na ultramaraton, więc czekałem do ostatniej chwili. Potem się okazało, że za mało trenowałem, bo więcej czasu poświęciłem na crossfit. Gdybym to zaplanował wcześniej, to już lepiej by poszło. Mieszkanie na wynajem, to oczywiście się udało. I biznes internetowy do zakupu, to jest zero. Natomiast nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ znowu zostało to zastąpione w tym roku projektem Akademia, który zajął mi wiele, wiele czasu. Dużo zwycięstw, kilka porażek, natomiast dużo też lekcji, które dały mi do myślenia o tym, co robić lepiej w następnych latach. I było wiele innych, powiedzmy, upadków. Były kwestie związane z niemalże każdą kategorią życia, o której mogę sobie tylko pomyśleć. Natomiast przestałem traktować porażki jako coś złego. Zawsze, gdy coś się dzieje trudnego w moim życiu, to staram się wyciągać wnioski i patrzeć, co mogę zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. I wiele rzeczy, zarówno i biznesowych, jak i osobistych, ulepszyłem dzięki temu, że miałem pewne wtopy. I teraz o wiele lepiej podejmuję decyzje. Gdy ktoś do mnie pisze z czymś, to reaguję całkowicie inaczej teraz niż rok temu, ponieważ nauczyłem się pewnych rzeczy. I tak warto patrzeć na swoje problemy. Nie jako coś, że o, mi się nie powodzi, tylko okej, wydarzyło się coś, taki jest efekt, bo się stało takie coś, jak ja miałem wpływ na to. Teraz co mogę poprawić, żeby tego z tej sytuacji nie było, albo żeby ta sytuacja odwróciła się na moją korzyść. Więc takie małe przemyślenie. Rok był ekstremalnie udany, bo doszło też parę celów, które zostało zrobionych, plus pewne cele szybciej zostały zrealizowane, natomiast z celów związanych z tym, co wypisywałem w tamtym roku, właśnie to wygląda w ten sposób. Za chwilę się biorę do opisywania najbliższego roku, więc mam nadzieję, że będzie to coś dobrego również dla Ciebie. Plus zastanawiam się, jakie książki kupić, bo w Audible mam już nowy miesiąc, więc dwie książki. Zastanawiam się nad książką Why Nations Fail, Atomic Habits, Moonshots, Can't Hurt Me, This is Marketing, The Outsiders, Brief Answers to Big Questions, Why We Sleep, Persuasion, Measure What Matters i Principles. Ja biorę się za pisanie artykułu. Za chwilę przechodzimy w stan
sylwestrowy. Mamy dzisiaj plan obejrzeć rodzinnie zdjęcia i filmy z tamtego roku, powspominać sobie fajne sytuacje i już jutro kończymy pakowanie, bo za dwa dni ruszamy na Teneryfę. Tak więc dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten cały rok. Nie wiem, czy wiesz, ale jutro już będzie coś, czego jeszcze nigdy nie było, bo mój rekord nagrywania vlogów dzień po dniu to jest 365, co właśnie wydarza się dzisiaj. Dzisiaj jest 365 odcinek vloga, jutro mamy 366 odcinek vloga. Coś, czego jeszcze nie było. U mnie przynajmniej. I chyba nie ma zbyt dużo osób, które robiły daily vloga przez taki długi okres czasu. Globalnie tak, w Polsce trochę mniej. Natomiast nie porównuję się z nikim, podążam dalej własną ścieżką i zachęcam Ciebie do tego samego. Ustal własną ścieżkę, podziel tą ścieżkę na rok, na miesiąc, na tydzień, na dzień i zacznij realizować swoje plany. A zobaczysz, jak fajnie będzie potem wspominać następny rok, gdy rzeczy, które zaplanowaliśmy, przynajmniej w większości wypadków zrealizowaliśmy. Tak więc, dziękuję Ci bardzo serdecznie, życzę udanej zabawy sylwestrowej, wspaniałego następnego roku i do zobaczenia w odcinku 366. Pa!